pamiętam, jak ostatnim razem się widziałyśmy. Wtedy jeszcze ta sytuacja z Przemkiem była taka dosyć niepewna. Przemek się starał, ale w grze też był były chłopak. Wiemy, że gdzieś tam próbował odzyskać względy. No i chyba mu się to udało. No kurczę, tutaj wszyscy opowiadają, są domysły różne, już czytałam milion artykułów o różnej treści, ale tak, daliśmy sobie szansę, także na to wygląda, że może to pójdzie w bardzo dobrą stronę i wszystko się ułoży już teraz. Zwykle właśnie jak ludzie się rozstają, no to z jakiegoś problemu, powodu, z jakichś cech, czy to już przepracowaliście? Generalnie wydaje mi się, że tak, że już przepracowaliśmy. W tym czasie można dużo zrozumieć. Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że właśnie te doświadczenia i te błędy z byłych lat właśnie gdzieś tam wyprostowaliśmy i no staramy się. Mam nadzieję, że wyjdzie. A jak on w ogóle zareagował, twój chłopak, na twoją relację z Przemkiem? No bo gdzieś tam też wiemy, że ona była prawdziwa. Tak, no wiadomo, było mu bardzo przykro. Zazdrosny. Był zazdrosny. Gdzieś tam właśnie nie chciał nawet oglądać tych wszystkich wywiadów, tych wszystkich zdjęć, nawet tego hotelu. Jakby puściliśmy to już w niepamięć, generalnie nawet nie rozmawiamy o tym. Także zaczynamy nową kartkę. A jak dziś wyglądają twoje relacje z Przemkiem? Czy można się przyjaźnić po rozstanie, że tak. Jeśli miałaby być to przyjaźń, no z mojej strony myślę, że dałoby radę, ale z drugiej, no nie wiem. No bo dostał chłopak kosza, no tak to możemy nazwać. No tak chamsko to tak, można powiedzieć, że no kosza. Po prostu nie wyszło, no gdzieś tam po czasie zrozumiałam, że może nie do końca pasujemy do siebie tym charakterem. Wiadomo, w hotelu było inne życie, byliśmy zamknięci tylko na siebie, a tutaj jest już życie poważne, są problemy. No i gdzieś te życia nasze są troszkę różne i myślę, że to jakby zweryfikowało naszą znajomość. A jak Przemek przyjął to, że ty wybrałaś jednak tego swojego ex? Bo wiemy, że walczył. Pamiętam jeszcze w dniu finału, on cały czas powtarzał, że dzisiaj spędzi wieczór z piękną panią. No i gdzieś tam ma nadzieję, że to się wszystko dobrze potoczy. No myślę, miał. Że no miał. Myślę, że jest mu przykro, że nie wyszło jednak. No myślę, że też pokładał w to nadzieję, że jednak to wypali i będzie okej. Okay. No ale wyszło jak wyszło, na dzień dzisiejszy, no nie pamiętam kiedy ostatni raz z nim rozmawiałam tak naprawdę, no ale mam nadzieję, że widzimy się razem na mojej imprezie dla uczestników hotelu Paradise i już dostałam informację, że będzie, także się cieszę.